Czas na kolejne. Nie masz psychy, żeby. I jak zauważyliście, filmy teraz pojawiały się o godzinie 16, więc zmieniliśmy i jest szybciej o 3 godziny, także póki jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni, to kliknijcie przycisk subskrypcji i oczywiście dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego filmu w tym roku. Hej, ja jestem Dominik, to was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynamy wyzwania. Słuchajcie, jako iż jedyną osobą, której tutaj mogę dać buziaka, to jest Kasia, bo Blazik nie jest człowiekiem, więc Kasiu, daj rękę, pocałuję cię. I żartowałem. Dobra, słuchajcie, jestem w swojej piżamce. Generalnie w tym właśnie outficie śpię. Założyłem tylko kurtkę, bo jest dzisiaj dość zimno i jedziemy do sklepu, no bo takie jest wyzwanie. Jazda! Jesteśmy już pod Biedronką i teraz zostawiamy kamerę, bo mamy do zrobienia dwa wyzwania. W sensie ja połączyłem te dwa jako jedno, czyli mamy dać czekoladę kasjerce i mamy kupić moje perfumy i dać też się kasjerce. Więc po prostu i czekoladę i perfumy dostanie w prezencie, ale boimy się, że nas wywalą za kamerę, więc bierzemy telefon i idziemy. No i to wszystko w tej piżamie. Także jazda! Dobra, słuchajcie, mamy zestaw zielony i zieloną czekoladę, więc idealnie wszystko pasuje, idziemy do kasy. Chyba się nigdy tak nie stresowałem jak teraz sobie, a co jeśli na was wywalą? Po prostu bo pani powie, że ona nie może wziąć, nie chce. I to dla pani. Tak po prostu do przetestowania, bo to są produkty, które akurat ja robiłem, więc chciałem, żeby pani dostała i przetestowała. Więc proszę bardzo, i miłego dnia. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, stres dopiero ze mnie szedł. Naprawdę się zestresowałem, plus pani się spojrzała tak na Kasię tuż przed nagraniem i miałem takie a-au. Ale mimo wszystko pani się ucieszyła, było jej bardzo miło i była zaskoczona. Wszystko się udało, dostała czekoladkę i mój zestaw, także teraz jedziemy dalej. Dobra, szukam numeru do pizzerii. A jaka pizzeria? Polska się jakąś pizzerię pierwszą, lepszą. Może coś w Warszawie, po prostu. No to mamy pizzerię, jakąś taką, do której już nigdy nie pójdę. Pizza na Chmielnej. Mają numer telefonu podany? Zadzwoń. I że co, że do banku? Dzień dobry, pizza na Chmielnej, słucham. Dzień dobry, czy to infolinia M-Banku? Nie. O, to przepraszam najmocniej. Nic się nie dzieje, do widzenia. Ale miły pan! O kurna, wiecie co jest najgorsze? Mi się przypomniało, że to jest pizza na Chmielnej. Ja tam przychodzę średnio raz w miesiącu, jak jestem u fryzjera, bo to jest dosłownie obok. Niesamowite. Ale był miły pan, nie zrobiłem nikomu krzywdy, koniec. Jezus, czuję się niezręcznie. Jesteśmy w galerii i pierwsze zadanie to mostek, więc idźmy na plac zabaw. Słuchajcie, jak na złość jest pełno ludzi dookoła. Czuję się niezręcznie. Ja nie umiem takich rzeczy robić. Uwaga. Dziecko na mnie spojrzało i zrobiło tak. To było najbardziej żenujące. Proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobra, słuchajcie, po odcinkach Gen Z wiem, że to jest po prostu jeden wielki odruch wymiotny. I co najgorsze, bo to ma taką konsystencję, ja mam emetofobię. Więc to są tortury. Dzięki Sylwia, bo to Sylwia wysłała to zadanie. Więc zobaczymy, ile będę w stanie zrobić, dopóki moja psycha nie siądzie. Także idę po szklankę. Ja się boję autentycznie, że będę mieć odruch wymiotny, a ja się go panicznie boję. I wtedy ten odcinek się już skończy. Widzicie to? Widzicie to? To jest jajo. Zaczęło się. Ja muszę być nad zlewem chyba. Przepraszam, jeśli nie dam rady, bo to naprawdę jest emetofobia, z tym się nie da tak łatwo walczyć, więc autentycznie się boję. O kurde, jakie to są pleśne! Ja naprawdę próbowałem, ewidentnie nie mam psychy. Piękna wiosna. Ciepełko. Cześć, no cześć. Dobra, słuchajcie, kolejne wyzwanie to kupić prezent Pawłowi i myślę, co mu może się przydać i on w sumie ma wszystko, ale możemy mu kupić na przykład szczoteczkę do zębów i pastę. O, pastę w TK Maxxie, bo generalnie kiedy my nagrywamy, to jutro lecimy do Londynu, jak wy to oglądacie, to już wróciliśmy z Londynu, więc przyda mu się i pasta, i szczoteczka, więc jazda. W ogóle to nie jest reklama, ale to są najlepsze szczoteczki ever, naprawdę musisz sobie kupić, jeżeli jeszcze nie mieliście, więc ja wezmę sobie czerwoną, a Paweł dostanie przezroczystą, bo jest taka, wiecie, czarno-biała i w ogóle, więc została nam tylko pasta. Mój prezent legł w gruzach, ponieważ nie było pasty, którą chciałem, więc idziemy mu coś dokupić po prostu w Tigerze, jakąś pierdołę do tej trzodeczki. Dobra, słuchajcie, weźmiemy mu takie buteleczki. O, fajne, srebrne, będą mu się podobały, będzie mieć na sól do włosów czy coś. Także słuchajcie, zestaw zrobiony, prezent gotowy. Chodź panie Pawle, z tej strony proszę stanąć. Mam dla ciebie prezent. Pierwszy prezent to buzi. Żartowałem. Daj rączkę. Cały pierścień. Swoi drodzy, dałem buziakę. Nie sprecyzowaliście gdzie. Więc teraz, jak już przeszliśmy przez jedno wyzwanie, to mam dla ciebie prezent. Kupiłem ci buteleczki na podróż. I kupiłem ci nową szczoteczkę do zębów. O, dwie? Taki zestaw nowy jest. Nie, jedna jest dla mnie. Czerwona. No pewnie tak, tak myślałem, że mi ją oddasz. Proszę bardzo. Dziękuję. Lipa. Słuchajcie, to wyzwanie jest tak fajne, że stwierdziłem, że nagram to na TikToka, także wbijajcie na TikToka, a oczywiście zdjęcie, czyli finalny efekt tego wyzwania zobaczycie u mnie na Instagramie. Pewnie jak to oglądacie już jest, więc lećcie i napiszcie, że jesteście z YouTube'a. Hej, no. Jasne. Dzięki. A my nagrywamy odcinek. Tak, nagrywamy odcinek, więc możesz się przywitać. Ej. I mam też wyzwanie. Po pierwsze, muszę ci dać 5 dyszek, więc to jest dla ciebie. No takie mam wyzwanie, nagrał, nie masz psychy, żeby. I drugie, to muszę cię przytulić. No i fajnie, zrobiłem 2 zadania przy okazji. Mogę sobie. Tak, jasne. Proszę bardzo. Dzięki. Miłego dnia. Dziewczyna wygrała życie, bo zrobiłem 2 wyzwania. Nie dość, że dostała 5 dych, chciała zdjęcie, które miała, to jeszcze jej dałem przytulasa. No po prostu 3 w 1, za darmożkę, ekstra zabawa. Czas na przekąskę dnia. Przekroimy sobie ją na pół i spróbujemy ją tak wydrążyć łyżeczką. Tak jak, nie wiem, grejpfruta. O, ciężko to idzie. O cholera, jaka kwaśna. Uch, mocna. Ale ja cytrynę lubię, więc mi to nie przeszkadza. Także... Fajne! Przed nami jeszcze... Kurna! Od kiedy cytryna jest tak kwaśna? Ja wycisnę trochę. Chyba się popłaczę. Okej, fajnie. Mamy połówkę, ale no jak widzicie zostały te takie te. W sensie ciężko jest ją wydrążyć jednak łyżeczką, myślałem, że to pójdzie łatwiej, ale nigdy nie jadłem wcześniej cytryny tak po prostu, więc wybaczcie. Dlatego tą połówkę już obierzemy i po prostu będziemy gryźć. Strasznie gruba skóra. Te cytryny teraz to kupi człowiek cytrynę, a to sama skóra. No spójrz, to jest same białe. Nawet nie ma cytryny w cytrynie. Dobra, po prostu gryzę. O, albo się przyzwyczaiłem, albo jest mniej kwaśna ta połówka. Albo nie. Dobra, słuchajcie, została taka końcówka, ale ona ma tutaj dużo białego, więc to po prostu wygryzę ile się da. Już nawet nie jest kwaśne, to jest takie gorzkie teraz. Koniec. Dobra, zrobimy to na TikToku, ponieważ tu jest taki filtr, który akurat nie jest kiss, tylko pak. Więc zrobimy z tym. Nie wiem tylko jak to działa, czy to trzeba klikać, czy o co chodzi. W każdym razie ustawię sobie na 60 sekund i uwaga, lecimy. Fuck, Mary Kill polskiej influencerki. O! Malena, słuchaj, ona się wydaje bardzo cool i taka, wiecie, ułożona i w ogóle, więc Mary. Dalej. Lexi, o nie. No tu bym dał teraz Mary. Dobra, tu będzie fuck. I teraz kogo kill? I'm sorry. No i dobra. Ej, wyszło spoko, ale teraz trochę żałuję pierwszego wyboru. Hej, Lexi. Dobra. Kasiu, wybrałeś sobie repertuar? Jaki? No nie, no ty musisz sobie wybrać. Przez twe oczy zielone oszalałem. I jeszcze raz, w górę rączki. Gwiazdy chyba, nie wiem co jest dalej, starczy. Kasia wzięła mój telefon, bo wiecie co jest najgorsze, że nie mam pojęcia co to jest. Ostatnie na pewno co jest, to jest nagranie ekranu TikToka, bo nagrywaliśmy przed chwilą wyzwanie, więc po prostu zdjęcie przed tym i nie mam pojęcia co tam jest. Kasia, daj mi telefon. To są nasze wieczorne pogawędki na Messengerze, tak? Dobrze i tak, że to jest screen, gdzie po prostu nic nie ma, bo mieliśmy wczoraj bekę z filtrów i mogłem mieć jakiegoś nohala dziwnego czy coś. No dobra, ze względu, że to nie jest jakieś super zdjęcie, to dodamy to na Instastory na moim meskoncie, gdzie ostatnio jestem bardziej aktywny, więc zapraszam tam na Instastory, bo tam pojawia się takie moje codzienne życie, a ja dodaję to bez żadnego opisu, po prostu klikam. Your story. Koniec. Także słuchajcie, żeby nie było, klikam następne i jest to na stories normalnie. Ludzie to będą mogli zobaczyć. Jesteśmy w miejscu, którego wam nie pokazywaliśmy, bo jest to po prostu syf. Jest to przejście między domem a basenem. Tam jest basen, tu jest przejście, gdzie widzicie stoją kartony z Halloween. Tutaj są jakieś dekoracje jeszcze świąteczne. Mogę wam jeszcze pokazać tu pomieszczenie. To jest pomieszczenie takie, gdzie mamy skrzynkę z bezpiecznikami i trzymamy chemię. I jakieś rzeczy, których nie potrzebujemy, ale dostaliśmy, czyli na przykład donaty ekipy. W każdym razie nie, no jest tutaj dużo rzeczy takich, wiecie, do sprzątania domu. I jest jeszcze jedna sekretna łazienka, której nie widzieliście. Ta tutaj. Szału nie ma, dupy nie urywa. Dobra, słuchajcie, sprytnie, bo to były walentynki, ale ze względu, że ja walentynek nie obchodzę, z tego co pamiętam, to byłem chyba po prostu na śniadaniu, więc uwaga, sprawdźmy 14 luty. Przejeżdżam. Jestem dopiero na sierpniu. Marzec. Mam! Słuchajcie, 14 lutego powstało to zdjęcie, które dodałem na Instagrama, nawet jak wam kliknę tutaj, to widać, że jest to 14 luty. Widać, Kasia? Mhm. Byłem na śniadaniu walentynkowym, jeżeli można tak to określić. Dobra, bierzemy kostki lodu. Gdzieś spadł za lodówkę. Mam całą szklankę. Moi drodzy, musicie być bardziej uważni, co piszecie, bo ja domyślam się, że chodziło, żebym włożył sobie w majtki ten lód, ale jest napisane w spodnie, więc wrzucam tutaj. Nadal zimno, ale wiecie co jest najlepsze? Mam to tutaj w nogawkach, gdzie mam skarpetki długie. Będę mieć mokre... zimno w nóżki. Teraz poczułem, bo wziąłem wyżej, żeby nie było na skarpetkach. Odmarza mi noga. Najgorzej, bo one wszystkie są w jednym miejscu. Myślę, że już. Minęło? Okej. Okay. Mam gdzieś jeszcze? Chyba nie. Dobra, uwaga, dzwonimy do Lipy. Szuka dziewczyny na Tinderze, tak? Na pewno mi uwierzy. Ja i Tinder. No. Ale szybko odebrałaś. Czemu? Słuchaj, bo ja mam do ciebie prośbę. Czy ty możesz do mnie przyjechać, bo ja potrzebuję, żebyś mi pomogła poszukać dziewczyny na Tinderze. Bo ja nie umiem w tej aplikacji, Sylwia, no. O matko jedyna, i co ty myślisz, że ja? No a ty nie masz Tindera? No teraz już nie mam. Ale miałaś. Dziwne. Miałam, no. No mogę przyjechać. No. Widzicie, i to jest kochana przyjaciółka. Nawet w takiej potrzebie przyjedzie. Ach, ale akcja. No dobra, no nagrywam odcinek, no i musiałem zadzwonić. No dobra, ale to mam przyjeżdżać czy nie? Nie, no już nie musisz, nie będę szukać. Nic na siłę. No dobrze, to pozdrawiam. No to buziaczki, miłego dnia, pa pa. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod Starbucksem i tu jest kolejne wyzwanie, którym się zrysuję, bo muszę kupić ulubiony napój kogoś, kto będzie mnie obsługiwał i dać mu później ten napój. Więc znowu się stresuję, nie wiem, nie lubię chyba takich wyzwań. Więc tak, ja bym poprosił hibiskus na lemoniadzie średniej. I mam jeszcze pytanie, co jest pani ulubionym napojem? Matcha do latte. Dobra, to też poproszę. Rozmierza? Średnio. Nie dość, że był dzisiaj też ten sam pan, który ostatnio nas tutaj obsługiwał, możecie sobie obejrzeć odcinek wyżej. To jeszcze pani się mnie pyta o imię i chciałem powiedzieć, że na tym drugim kubeczku Tysia, bo miała tak napisane, ale zrezygnowałem, więc jeszcze nie wie o co chodzi. Przepraszam, to dla ciebie. Dziękuję. Ale zabieram to. Do widzenia. Więc pani Tysia była super miła. Dostała napój swój ulubiony. Jedyne co to naprawdę żałuję, że nie wiedziałem na kubeczku Tysia, ale już trudno. Ja się spieszyłem po prostu. Dobra, idziemy do auta. Ja generalnie nie wiem, o co z tym chodzi, ponieważ wiem tylko, że tego się nie robi, bo jest jakieś chyba nieprzyjemne uczucie, ale nigdy w życiu tego nie zrobiłem. Więc mam tutaj szczoteczkę z pastą, mam tutaj kubeczek z sokiem pomarańczowym. Czy widać, że jest pomarańczowy? Widać. Więc myję zęby i próbujemy. W ogóle wiecie, że zębów nie powinno się płukać wodą po umyciu? Naprawdę, ale ja i tak zawsze to robię. Dobra, mam mega miętową w buzi, więc próbujemy napić soku. No jest zimno w buzie, ale może trochę piecze? Zimno w buzie mocno. Ale nie jest takie straszne. Po prostu jest miętowe. Już kiedyś na pierwszym albo drugim odcinku z Nie Masz Psychy, żeby miałem zadanie, żeby założyć tylko sukienkę, więc idziemy po tą samą sukienkę do naszego biura. Nie mogłem jednak znaleźć tamtej, ale nie szkodzi. Mamy taką. Z tutaj, wiecie, zakrytym dekoldem, co by mi sutków nie było widać. Przebierzmy się. No słuchajcie, jest problem, bo ona nie wchodzi. Boję się, że ją rozerwę zaraz. Dobra. Fajna taka na jedno ramię. Sexy, nie? I mój tatuaż widać. Bosko. Moi drodzy, czy jesteście gotowi? Tak. Okej, uwaga. 3, 2, 1. Idziemy wołać Marcina na obiad. Marcin, obiad! Po odcinku z testowania ulubionych słodyczy Julii Żugaj dobrze wiemy, że to się źle skończyło. Było to obrzydliwe, więc nie wiem, czy dam aż radę 5 łyżek. W każdym razie spróbujmy chociaż jedną na razie. Ale przecież to aż dusi. To jest jak mąka. Mam znowu odruch wymiotny. Ja nie mogę jeść takich rzeczy. Chcesz, Kasia? Nie, dziękuję. Okej. To jest jak cynamon challenge. Tego nie da się zrobić. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze jedno wyzwanie, ale muszę to zrobić potajemnie. Mam tutaj kieliszek. I nalewam zimną wodę. Kasiu, Katarzyno. Co tam? Myślałem, że do mnie idziesz. O nie, ona idzie ze szklanką na mnie? Na pewno nie, na pewno nie. Katarzyna, stoję przy telewizorze. Zalejesz telewizor, zalejesz patrz, mam kamerę i... O, to dała mi. Jestem cały w... O, cieknie mi z ramienia. No i dobrze. Zrobiłem.